Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podwórku. Seat niestety na kanale, ale to wrócimy za chwilę. 60, mały rozpiździel. Co ja tutaj robię? No, pokażę wam później w kolejnym odcinku, jak wszystko wyjdzie. Na razie taką zajawkę wam tutaj pokażę. No coś tutaj będzie delikatnie z podłogą modernizowane i takie oto coś tutaj wsadziłem. Wszystko wam pokażę co i jak. To będzie hamulec ręczny, oryginalne po prostu stąd zabrałem, bo ciężko jest wysiadać jak jest zaciągnięty. Kto ma 60, ten wie o co chodzi. Postanowiłem go tutaj dać przy lewym błotniku, że tak powiem. Zakupiłem taką dźwignię i wszystko jest poprowadzone linką, także wszystko będzie pokazane jak to jest zrobione, jakbyście chcieli w swoich 60 sobie takie coś zrobić. I tutaj mała modernizacja, coś przy sprzęgle, coś przy podłodze. Kabel też został od akumulatora puszczony dołem ciągnika i z tamtej coś może będzie jeszcze pokazane jak to zrobię, no ale to na razie cały czas tutaj coś dubę. Tutaj takie blaszki mam. A co do Seata, u szwagra się popsuło sprzęgło i na garagę jest Seat, siadła skrzynia. Właśnie szwagier pojechał po skrzynię, bo dał ją do naprawy, bo nie wchodziła trójka i czwórka. O. I tak to wygląda. Ja tu sobie docinam rzeczy z blachy. Muzyczka gra, musi oczywiście być muzyczka. Jest trochę zabawy, ale jakoś dajemy radę pomalutku. U nas jeszcze ciężko wjechać z nawozem. Niestety, bo moje jest mokro. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? No szykuję 60, żeby było już cacy. Jeszcze mi jutro przyjdą części, także będzie się działo. Trochę może się poprawi. Trochę się może poprawi akustyka w kabinie. Także możecie się domyśleć. Sprzęgło jeszcze do regulacji trzeba poprawić, bo się trochę już ułożyło. I co jeszcze tutaj przy 60? Nic, tu rama stoi. Jeszcze na razie nic nie działamy przy niej, a będzie czas, to się zrobi. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No muszę jeszcze gałązki kiedyś wziąć je, bo kiedyś obcinałem tam, orzecha obcinałem, bo zawadzały gałęzie. No i tutaj się tak pszenica prezentuje. Pokażę wam jak się prezentuje pszenica. Kurde, no że można byłoby wjeżdżać, a tu mokro. Niestety, siadby rusek. A jeszcze kurna chwastu. No mokro jest. No nic się nie zrobi, trzeba poczekać jeszcze. I może będziemy coś działać, ale ładnie, widać, przezimowała. Także pójdzie saletrosan i będzie rosła sobie elegancko. Może jeszcze z tydzień, chyba że w sobotę, może by gdzieś tutaj coś po prostu ruszył w temacie nawozów. No ale muszę jeszcze kupić akumulatory do ruska, bo te od rusko, jak wspominałem w innych odcinkach, są po prostu w 60, już nie będę wyjmował z 60, po prostu kupię drugie do ruska. I to tak. Tak to wygląda. Nawozy czekają. Ustawiałem jeszcze ręczny tutaj, bo musiałem podlewarować koło do góry. Sprawdzałem jak ten ręczny śmiga, ale teraz już jest lepiej, bo w ogóle taśma gdzieś nie była naprężona. Nie chciało to hamować. Ale jest spoko.
Co do kosztów za taką modernizację ręcznego, no to około 90 zł linka kosztuje. Taka na długość, żeby pasowała. No i drugie tyle kosztuje, że tak powiem, ta cała dźwignia, nie? No. To będzie podobnie zrobione jak w Zetorach, tam 7.2, 11, coś takiego. I tych innych modelach, że będzie po prostu hamulec ręczny tutaj z boku, a nie tutaj pomiędzy nogami, bo to no po prostu utrudnia wysiadanie z ciągnika i wiecie jak to jest. Pomiędzy nogami jak wajcha stoi, to wiecie jak jest. Jeszcze obciążniki do 60 wiadą, bo tylko dwa są. No roboty w ciula bardzo też nie mogę dźwigać, no ale no tam takie prace delikatne, no to się robi, nie? No czekamy z tą ramą, gdzieś może zaczniemy przed kwietniem, przed końcem kwietnia, początkiem kwietnia zaczniemy coś robić w tym temacie, żeby ta rama jakoś nabierała kształtów. I tyle, jeszcze sanki są na śnieg, ale już raczej chyba śniegu nie będzie. I co, taki krótki odcinek nagram wam, co się dzieje. Kolejny odcinek też będzie z 60, jak to mam nadzieję, jak się uporam do soboty, jak to wyjdzie wszystko, co i jak wam pokażę, jak to zrobić, także będziecie mogli sobie w swoich 60 porobić takie coś, jak będziecie oczywiście chcieli, nie? I tyle, to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!